Na początku tej drogi krzyżowej, drogi Jezusa, drogi miłości, drogi spotkań, chcemy oczyma wiary zobaczyć życie i drogę błogosławionej Karoliny. Dzisiaj zobaczymy Karolinę, która stoi obok Jezusa, ale na drodze męczeństwa błogosławionej Karoliny to Pan Jezus stał obok niej. Zapraszamy Cię, błogosławiona Karolino, abyś stanęła dzisiaj przy nas, abyśmy umieli towarzyszyć Panu Jezusowi tak jak Ty, nie zapominając o tym, że On zawsze jest obecny obok nas. Stacja pierwsza. Jezus skazany na śmierć. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. O ironio! Mamy się uczyć mądrości od kogoś, kto milczy, gdy wydają na niego niesłuszny, niesprawiedliwy wyrok? Wielu powiedziałoby, że to głupota. Ty, Panie, uczysz inaczej. Piłacie, tak mało wiesz, na dodatek jesteś tchórzem. Zwijasz się w bezradności, bo chcesz rozwiązać sprawę, kierując się mądrością tego świata. Rzeczywiście, świat współczesny wymyślił nową filozofię. Mówić dużo, byle co i oczywiście głośno i często, że to skutkuje. Wystarczy zauważyć, jaki towar w sklepach znika najszybciej. Właśnie ten okrzyczany. Nieważne, że kicz. 18 listopada 1914 roku, gdy do domu błogosławionej Karoliny wchodzi rosyjski żołdak, jej serce na pewno drżało z bólu i niepewności. Jednak nie krzyczała. Jej ufny wzrok zatrzymał się na obrazie Matki Bożej nieustającej pomocy, prosząc, by w mowie serca, aby Maryja była razem z nią. Błogosławiona Karolino, prosimy Cię, ucz nas trwania w ciszy, ale nie w głuchej ciszy, lecz w takiej ciszy, w której można usłyszeć głos Boży, głos, który dodaje odwagi. Stacja druga. Jezus bierze krzyż. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Nie zrozumie krzyża egoista, człowiek szukający tylko swoich spraw. Będzie krzyż przeklinał i odrzucał. Zamknięte pozostają dla niego słowa Zbawiciela mówiące o słodkim jarzmie i lekkim brzemieniu. Nazwie je nielogicznymi. Błogosławiona Karolina swoje życie ofiarowała jako dar dla innych. W codziennym życiu rodzinnym, czy w parafii, pośród dzieci, czy rówieśników była świadkiem. Jak wyglądało jej świadectwo? Przede wszystkim wyrażało się w radości bycia dzieckiem Boga, którym promieniowała na otoczenie. Była świadkiem Ewangelii, kiedy przychodziła z bezinteresowną pomocą potrzebującym, gdy przebaczenie obdarzała tych, którzy ją krzywdzili. Ona Ewangelię rozważała w sercu, gdy spieszyła pod grusze i gdy sprzątała dom rodzinny. Błogosławiona Karolino, brałaś krzyż na swoje ramiona, jak Jezus w zaufaniu. To drzewo Twojego życia wydało i wydaje owoc. Dziś wielu młodych za Twoim przykładem pragnie być świadkami Ewangelii. To ci, którzy szukają w Tobie wzoru we wspólnotach ruchu czystych serc. Spójrz dzisiaj na nas zebranych podczas tego nabożeństwa i wzmocnij nasze pragnienie czytania, rozważania i życia Ewangelią. Ty każdego dnia znajdowałaś czas na osobiste spotkanie ze Słowem Bożym. Ucz nas być piątą Ewangelią, którą inni czytają, patrząc na nasze życie i postępowanie. Stacja trzecia. Pierwszy upadek Pana Jezusa. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Czy musi być tak smętnie i ponuro na tej drodze krzyżowej, gdy wokół budzi się życie? Nie byłoby życia, gdyby nie było śmierci. Jeżeli ziarno wpadłszy w ziemię nie obumrze, nie przynosi owocu. Obumieranie. Umieranie to proces smutny,
ale smutny po to, by mógł zamienić się w radość. Ten upadek, Chryste, to krok do Twojej śmierci, ale też bliżej do zmartwychwstania. Mądrość umie liczyć się ze słabością. Układając wszelkie plany życiowe, zawsze bierze pod uwagę ludzką słabość. Prawdziwa mądrość nawet w słabości potrafi odkryć moc. Dla niej nawet upadek jest krokiem naprzód. Życie błogosławionej Karoliny było takim ziarnem, które wpadłszy w ziemię wydało plon. Dla Karoliny modlitwa to rozmowa z przyjacielem. Tata często, widząc ją zatopioną w modlitwie po ciężkim dniu pracy, mówił do niej: idź już spać, bo zimno, nie klęcz tyle. Karolina odpowiadała jeszcze: wyśpię się. Dorastała w wierze przez częstą adorację Chrystusa, uczestnictwo w Eucharystii, a także w systematycznym przeżywaniu sakramentu pokuty i pojednania. Modlitwa była dla niej spotkaniem z przyjacielem, dlatego nigdy z niej nie rezygnowała. Modlitwa prowadziła ją zawsze do służby innym i do gorliwego apostolstwa. Błogosławiona Karolino, naucz nas trwać na modlitwie. Stacja czwarta. Jezus spotyka swoją matkę. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Matka wspomaga syna i syn wspomaga matkę. Poprzez bliskość, przez wymianę spojrzeń, dodają sobie sił potrzebnych do trwania na drodze pełnienia woli Ojca. Człowiek mądry umie być blisko tych, których kocha, zwłaszcza gdy dotknęło ich cierpienie. Błogosławiona Karolina miała serce bardzo wrażliwe i czułe na biedę ludzką. Serce kochające także swoich rodziców i rodzeństwo. W czwartej stacji męczeńskiej drogi Karoliny zatrzymujemy się w jej domu rodzinnym. Była wielkim wsparciem dla swoich rodziców. Często pomagała w opiece nad młodszym rodzeństwem. W dniu męczeńskiej śmierci tak bardzo pragnęła iść z mamą do kościoła. Mimo tego posłuchała mamy, zostając w domu. Nie miała o to żalu, nie sprzeczała się, ale przyjęła jej decyzję. Rodzice mogli zawsze na nią liczyć. Jej oddanie Bogu wzrastało w każdym dniu. Pragnęła oddać swoje serce dla Pana Boga. Błogosławiona Karolino, ucz nas bezinteresownej miłości. Stacja piąta. Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Człowiek mądry to człowiek dobry. Istnieje wewnętrzna zależność dobroci i mądrości. Prawdziwa dobroć musi być mądra. Trzeba się strzec fałszywej dobroci. Czasami wydawać by się mogło, że to dobry człowiek, ale niestety to tylko pozór. Owoce piękne, dorodne, ale cierpkie, wyrosły na złym podłożu, w złej glebie, mogą zawierać truciznę. Często jest to przynęta, ładny okaz, ale martwy. Przynęta kusi pozorami. Pójście za przynętą kończy się klęską. W piątej stacji męczeńskiej śmierci Karoliny spojrzę na jej życie pełne samarytańskiej posługi. Spieszyła z pomocą chorym i ubogim. W jej domu było zawsze miejsce dla uboższych i biednych. Dzieliła się nie tylko chlebem czy odzieniem, ale przede wszystkim z miłością wychodziła do każdego. To, co zwyczajne, ona potrafiła robić nadzwyczajnie z wielką miłością, jak Pan Jezus. Błogosławiona Karolino, nie patrzyłaś nigdy na siebie, ale zawsze widziałaś potrzebę innych, spiesząc im z pomocą i modlitwą. Służyłaś na wzór Chrystusa, umywając nogi uczniom. Pokazujesz nam, jak należy prawdziwie służyć. Prosimy, stawiaj się za nami,
by bezinteresowna służba wyróżniała nas i nadawała sens naszej wierze. Póki starczy nam sił, pomagaj nam służyć czynami i modlitwą. Wspieraj też tych, którzy służą modlitwą i cierpieniem, gdy sił do pracy już brak. Stacja szósta. Weronika ociera twarz Pana Jezusa. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Weronika kocha. Nie mogła więc nie widzieć cierpienia. Za nią i za nas modlił się Jezus, aby miłość prawdziwa była w nas, żebyśmy nie zarazili się złem, bo coraz bardziej się ono panoszy, otaczać i osacza. Coraz bardziej bezczelne, aroganckie i pewne siebie. W szóstej stacji męczeńskiej drogi błogosławionej Karoliny spotykamy ją jako apostoła dobroci. Taka na co dzień była Karolina. Była apostołką wówczas, gdy dzieliła się przeczytaną książką. Była apostołką dobroci, kiedy dzieliła się wiarą i nikomu w potrzebie nie odmówiła pomocy. Jak święta Weronika ocierała niejednokrotnie twarz Jezusa w biednych dzieciach, spłakanych matkach i chorych, z którymi się spotykała. Nadzwyczajność człowieka nie polega na nakładaniu jakiejś maski, udawaniu kogoś innego, naśladowaniu go, na przykład idola. Nadzwyczajność polega na tym, że potrafimy wydobyć to, co Bóg złożył w serce człowieka, w Twoje serce. Są tam ukryte skarby, dary, cechy, którymi obdarował Cię Bóg. Gdy potrafimy je wydobyć, to pozwalamy Bogu działać przez nas. Wtedy stajemy się nadzwyczajni Bożą łaską, tak jak Karolina. Choć jej życie było bardzo zwyczajne, to jednak promieniowało z niego coś niezwykłego, nadzwyczajnego. Błogosławiona Karolino, apostołko dobroci, proszę, módl się o odwagę, świadectwo i dobroć w moim życiu. Stacja siódma. Jezus upada po raz drugi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. A gdy zrobisz fałszywy krok, jakieś głupstwo, gdy popełnisz błąd, grzech, jeśli doprowadzisz do katastrofy, tragedii, to najłatwiej wpaść w rozpacz, opuścić ręce, zrezygnować, wycofać się. A tymczasem w zamiarze Bożym wszystko zmierza do celu, abyś zmądrzał i uświęcił się, nawet bez względu na to, co się stało. A więc przeprowadź analizę, zobacz, gdzie Ci zabrakło informacji, wyobraźni, gdzie nie byłeś wyrozumiały, cierpliwy, wspaniałomyślny, gdzie niepotrzebnie się uniosłeś, bo mądrość każe Ci wstać. W siódmej stacji męczeńskiej drogi spotykamy Karolinę, która jest światłem dla zagubionych. Karolina ma silną osobowość, nie ulegała wpływom innych. Raczej to ona wyznaczała charakter relacji między rówieśnikami i młodszym od siebie rodzeństwem. Świadkowie jej życia wspominają, że zawsze, gdy mówiła o Bogu lub o sprawach związanych z wiarą, zachowywała powagę i takiej samej powagi oczekiwała od swoich słuchaczy. Niezależnie, czy to były małe dzieci, czy rówieśnicy, czy też osoby dorosłe. W swoim środowisku, gdzie żyła, czuła się dobrze. Nie miała wygórowanych ambicji, czy też nierealnych marzeń. Z wielu świadectw złożonych przez rówieśników Karoliny na potrzeby procesu beatyfikacyjnego wyłania się portret dziewczyny o bardzo bogatym życiu wewnętrznym, ale też trzeźwo myślącej, otwartej na drugiego człowieka. Błogosławiona Karolino, jesteś światłem,
które mimo upływu czasu nie przestaje świecić dobrym przykładem. Przeprowadzany na ten odcinek drogi krzyżowej wszystkich zagubionych, tych, którzy nie szukają światła w Bogu, ale próbują żyć, jakby go nie było. Przyprowadzamy tych, którzy już sami nie mają siły, którzy upadają i nie wierzą, że Bóg może ich podnieść z każdego ich upadku. Stacja 8. Jezus spotyka płaczące niewiasty. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Pan Jezus mówi kobietom: nie myślcie o mnie w tej chwili, popatrzcie na siebie. Te słowa Chrystus wciąż powtarza: przyjrzyj się sobie, a wtedy łatwiej odkryjesz mnie. Proponuję Ci, żebyś codziennie na 10 minut poszedł na spacer. Nie na zakupy, nie z psem, nie z kimś bliskim, ale sam. Jeśli nie masz gdzie spacerować, to wejdź do kościoła na 10 minut. Jeśli nie, to usiądź w fotelu i siedź 10 minut, albo spaceruj po pokoju lub patrz w lustro. Spędzaj ze sobą 10 minut, nawet nie z Bogiem, ale sam ze sobą świadomie. To bardzo trudne, bo człowiek wciąż ucieka przed sobą, boi się siebie, boi się prawdy o sobie. Spróbuj się zrozumieć. Mądrość każe poznać prawdę, bo ta czyni wolnym. Błogosławiona Karolina poznała prawdę o sobie, wiedziała, kim jest, że jest umiłowanym dzieckiem Boga. Nie pozwalała na niestosowne żarty w swojej obecności. Znała swoją godność, godność kobiety. Błogosławiona Karolino, prosimy Cię, pomóż nam bronić swojej godności, godności dziecka Bożego, godności kobiety i mężczyzny. Stacja 9, 3 upadek Pana Jezusa. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Trzeba polubić swój los, swoje życie. Nie można wciąż trwać w nostalgii za tym, coś sobie wymarzył, w narzekaniu, że nie takiego życia chciałeś, że te czasy Ci nie odpowiadają, raczej 100 lat wcześniej albo później. Trzeba polubić swój los, swoje miejsce na mapie, swoje 4 kąty, ludzi, z którymi jesteś, z którymi się spotykasz na co dzień. To On Ci taki los wymyślił, On, Bóg. Ze wszystkich możliwych wybrał najlepszy, byś stał się człowiekiem. Prawdziwa mądrość nie narzeka, nie czyni wyrzutów Bogu. Błogosławiona Karolina nie narzekała na swój los. Nie narzekała, że biednie, że ciasno, że nie ma czasami co zjeść. W każdej sytuacji i w każdym człowieku próbowała znaleźć dobro. Błogosławiona Karolino, naucz nas dostrzegać dobro w każdej sytuacji naszego życia. Stacja 10. Jezus szedł obnażony. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Człowiek mądry jest człowiekiem czystym. Czystość bowiem to umiejętność zachowania harmonii w swoim wnętrzu. To podporządkowanie ciała duchowi, to pełna odpowiedzialność za siebie i za innych. Stanąć w prawdzie wobec Boga i wobec ludzi może tylko ten, kto zaakceptuje prawdę o sobie. Umiejętność spojrzenia na siebie w prawdzie przed Bogiem i człowiekiem to jeden ze znaków najwyższej odwagi i wielkiej mądrości. Stając przy 10. stacji męczeńskiej śmierci Karoliny, Bóg pragnie powiedzieć nam, że On jest szatą, która otula swoją miłością. Dzięki specjalnej pomocy od Pana Karolina broniła swą godność dziecka Bożego. Wybrała śmierć, by pozostać czystą, cała dla Boga, który ją ukochał i przygarnął do siebie. Karolina potwierdziła swoją misję głoszenia Ewangelii przez śmierć męczeńską. Błogosławiona Karolino, męczennico w obronie czystości,
Módl się za młodych, szczególnie za polskie dziewczęta, aby na Twój wzór troszczyły się o czystość serca i myśli. Stacja 11. Jezus przybity do krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Tu na ziemi najtrudniej jest dostrzec sens cierpienia. Tylko wielka mądrość, która umie spojrzeć oczami Boga na dzieje człowieka, umie również w cierpieniu dostrzec element twórczy, ubogacający, zbawczy. Ból prowokuje, każe szukać środków do jego uśmierzenia. W sytuacji, gdy lekarz już nic nie może, niekiedy dzieje się cud, rodzi się wiara, zmartwychwstaje duch, a on jest najważniejszy, ważniejszy niż ciało. Błogosławiona Karolina w chwilach cierpienia i krzyża nie obwiniała Pana Boga za to, co się dzieje, ale mówiła: Bóg nie pragnie cierpienia, ale uczy jeszcze większej ufności. Błogosławiona Karolino, prosimy, pomóż nam, aby w chwilach cierpienia były one dla nas momentami wzmocnienia i oczyszczenia naszej wiary. Stacja 12. Jezus umiera na krzyżu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Twoja śmierć, Panie, jest dla nas szokiem. Słowa psalmu, które wypowiadasz na krzyżu: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Są modlitwą i są wyrazem najgłębszego zawierzenia Bogu i miłości Boga. Jest jeszcze jedna śmierć, która nas szokuje. To śmierć Judasza. Twoja śmierć, Jezu, rodzi nadzieję. Śmierć Judasza przeraża rozpaczą. Błogosławiona Karolina, mając 16 lat, na pewno nie spodziewała się, że jej życie ziemskie tak szybko dobiegnie końca. Była pełna marzeń i pragnień, które chciała zrealizować. Chciała żyć pełnią życia. Jednak pomimo młodego wieku była przygotowana na ten moment spotkania z Panem Jezusem. Całe jej życie było drogą ku niebu. Błogosławiona Karolino, prosimy Cię, pomóż nam uczynić nasze życie drogą ku niebu. Stacja 13. Jezus zdjęty z krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Przebite serce już nie pracuje, Jezus nie żyje. Trudził się przez lata, ale zawsze liczył się z kresem ziemskiej wędrówki. Wiedział, że umrze. Kto nie liczy się ze śmiercią, nie potrafi mądrze przeżyć ani jednego dnia. To egoizm nie pozwala człowiekowi myśleć o śmierci. Trzeba być człowiekiem sumienia, bo w nim odkrywamy Boga. Jeśli je zniszczymy, nigdy Boga nie spotkamy. Błogosławiona Karolina miała bardzo wrażliwe sumienie. Jan Paweł II w dniu beatyfikacji mówił: Czyż święci są po to, ażeby zawstydzać? Tak, mogą być i po to. Czasem konieczny jest taki zbawczy wstyd, ażeby zobaczyć człowieka w całej prawdzie. Potrzebny jest, ażeby odkryć lub odkryć na nowo właściwą hierarchię wartości. Potrzebny jest nam wszystkim, starym i młodym. Błogosławiona Karolina mówiła o wielkiej godności kobiety, o godności ludzkiej osoby, o godności ciała, które wprawdzie na tym świecie podlega śmierci, jest zniszczalne, jak i jej młode ciało uległo śmierci ze strony zabójcy, ale nosi w sobie to ludzkie ciało zapis nieśmiertelności, jaki człowiek ma osiągnąć w Bogu wiecznym i żywym, osiągnąć przez Chrystusa. Błogosławiona Karolino, prosimy Cię o wrażliwość naszego sumienia. Stacja 14. Jezus złożony do grobu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Trzeba wciąż umierać i wciąż zmartwychwstawać. Trzeba, żeby w Tobie wciąż umierało zło, a zmartwychwstało dobro.
choć tyle razy pokonane, zdeptane, zabite, żeby umierało wszystko, co w Tobie podłe, małe, głupie, a wstawało to, co proste, czyste, święte, żebyś się wstydził swojego prostactwa, tchórzostwa, głupoty i zatęsknił za tym, co zachwyca, co jest piękne i co jest prawdziwą mądrością. Karolina pokazuje nam wszystkim drogę do świętości, drogę prowadzącą nas przez nasze rodziny, parafie, wspólnoty. Jej zaangażowanie jest dla nas wezwaniem, by odkryć Kościół jako moją wspólnotę. Niech zaangażowanie błogosławionej Karoliny zachęca nas do porzucenia bierności, a otaczania troską mojej rodziny, a także mojej parafii. Święci są dla nas natchnieniem. Męczeńska śmierć Karoliny ukazuje nam, że nasze życie ma sens, jeśli jest bezinteresownym darem. Błogosławiona Karolino, przewodniczko w drodze do świętości, zawierzamy Twojej modlitwie każdą i każdego z nas uczestniczących w tej drodze krzyżowej. Wspieraj nas w drodze do nieba. Ojciec Święty Jan Paweł II w dniu beatyfikacji błogosławionej Karoliny mówił: tak więc, święci są po to, ażeby świadczyć o wielkiej godności człowieka, świadczyć o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym dla nas i dla naszego zbawienia, to znaczy równocześnie świadczyć o tej godności, jaką człowiek ma wobec Boga, świadczyć o tym powołaniu, jakie człowiek ma w Chrystusie. Thank you.